Hej! Cześć, siemanko, dzień dobry, witajcie! Witajcie na kanale Szkoły Języków Skandynawskich Mester. Może się domyślacie, ale to przydługie przywitanie nie było bezcelowe. Otóż tematem dzisiejszego odcinka na naszym YouTubie będą powitania. Zacznijmy nieco bardziej oficjalnie, czyli od dzień dobry. Dzień dobry to po norwesku god morgen. I piszemy morgen, ale mówimy morn. Zapamiętajcie to. I tego wyrażenia użyjemy tak mniej więcej do godziny 12 w południe. Po 12 wypada już użyć gudok, czyli dzień dobry, ale po południu. Gdy zbliża się wieczór, zapamiętajcie sobie, żeby użyć tego oto wyrażenia. Gukwel. I na wieczór, w sumie to nocą, trzeba użyć gunot, czyli dobranoc. Ale chyba takim najbardziej popularnym przywitaniem w Norwegii jest po prostu hi, czyli cześć. I jest to naprawdę bardzo uniwersalne wyrażenie, możecie go użyć w stosunku tak naprawdę do każdej osoby. Nieważne, czy jest to wasz szef, czy być może starsza osoba, możecie mu do niej powiedzieć śmiało hi, czyli cześć. Można też użyć różnych wariacji na temat cześć, jak na przykład hi. Norwegowie bardzo lubią powtarzać różne frazy i to jest jedna z nich. Albo użyć na przykład hi podaj, czyli dosłownie cześć tobie. Jeżeli mamy liczbę mnogą, czyli cześć wam, to użyjemy hi podera. Okej, macie na swojej liście już takie bardzo ugruntowane podstawy, jeżeli chodzi o przywitania, ale jeśli byłoby wam mało, to mam jeszcze halu, czyli cześć, witam. I to też jest dość popularne przywitanie w języku norweskim. Okej, ogląda mnie tutaj na pewno część młodzieży, więc i dla was coś mam, coś bardziej młodzieżowego, odjechanego, można by powiedzieć slangowego, czyli holla, siemanko. Okej, jak już jesteśmy przy tym slangu, to jeszcze jedno w bonusie wyrażonko, czyli halajsen, czyli też takie siemaneczko. Okej, co za dużo, to niezdrowo. Na razie starczy wam te 5 wyrażeń, ale planuję kontynuować tę oto serię przywitań, pożegnań i innych zwrotów okolicznościowych, więc będzie tego więcej. A teraz czas na podziękowania wam za uwagę i mam nadzieję, że widzimy się w przyszłym tygodniu. Cześć!